Siema, siema, pozdrawiam prosto z Tajlandii. Słuchajcie, chciałem się z wami pochwalić, co ja dzisiaj w ogóle jem. Co ja dzisiaj jem i co jadłem wczoraj, a mianowicie jem krokodyla. Tak jest, to mięso, które tutaj widzicie, to tutaj, tak. To jest mięso z pradawnego krokodyla. No jestem w szoku, bo nigdy się nie spodziewałem, że będę miał okazję zjeść takie mięso. Aż mi ślinka cieknie i muszę przełykać normalnie, jak tutaj do was mówię. No jestem w ogóle w szoku, że takie zwierzę jem. No kurczę, krokodyla. Kto miał z was okazję zjeść krokodyla, dajcie koniecznie znać w komentarzach. A jak chcecie więcej oglądać takich różnych ciekawostek, to pamiętajcie o subskrypcji kanału i zostawieniu łapkę w górę. Ja teraz właśnie zabieram się za jedzenie. Tutaj jeszcze może w sumie powiem, co mam obok. Tutaj obok jest sałatka z tuńczykiem, jajeczkami, ogóreczkiem i szczypiorkiem. No powiem wam, że współgra to z tym krokodylem bardzo dobrze. Do tego jeszcze jest ostry sosik. No wszystko wygląda i smakuje wyśmienicie. Takie śniadanko w takich okolicznościach smakuje jeszcze lepiej. I co teraz? Co teraz? Teraz wam tylko pokażę jeszcze, jak to mięsko zostało przyrządzone, skąd ja je mam i teraz właśnie wam to wszystko pokażę, a tymczasem zabieram się za to pyszne śniadanie. Siema jeszcze raz, właśnie będę próbował za chwilę takiego wielkiego aligatora, żywy aligator, naprawdę nie taki sztuczny jak ten tutaj, chociaż to też są chyba prawdziwe, tylko jakieś takie ususzone, nie wiem, ale tutaj prawdziwy aligator. I właśnie tam już jeden z moich kawałków się piecze, smaży na grillu i już tu zaraz będzie gotowy. Także powiem wam, jak smakuje takie pradawne stworzenie. No tam pani ładnie obcina, więc zna się na rzeczy. Dajcie znać, czy jedliście już kiedyś takie mięso, czy próbowaliście aligatora. Ja będę jadł dopiero pierwszy raz. Jestem tu już od 7 miesięcy, ale jeszcze od 6. To jeszcze się nie zdecydowałem na to, żeby go kiedyśkolwiek spróbować, ale dzisiaj mówię, no muszę to spróbować. Jeszcze tylko tak się zastanawiam, czy czymś różni się aligator od krokodyla, bo ja cały czas mówię aligator, aligatora, aligator, a tu jest napisane, że to jest krokodyl. Grillowany krokodyl. Ale nie wiem, czy to się czymś różni. W każdym razie wziąłem taki najmniejszy size M. Za 200 batów to jest około 25-6 zł. Zastanawiam się właśnie, czy to już jest dla mnie szykowane, czy jeszcze dla tej pani, co tutaj obok mnie stoi. Myślałem, że będzie samo mięso, a to wtedy od razu jest jeszcze taka jakaś suroweczka, sałateczka. Ale chyba najpierw ta pani tutaj bierze. Tak. Okej, to ja będę w takim razie następny w kolejce. Jeszcze jakieś takie sosy. No ciekaw jestem bardzo, jak to smakuje. Okej, mam tutaj swoją porcyjkę krokodyla. Także całkiem sporo, ale zaraz będziesz próbować. Spróbuj jako pierwsza. Możesz mi pomóc otworzyć? Kto mi pomoże otworzyć? Dobra. No bardzo dużo. No w sumie 25 zł za to zapłaciliśmy, więc... No mamy w sumie dwa widelce, możemy spróbować to jednocześnie. Nie wiem, czego się spodziewać, ale ślinka mi już cieknie. Czemu? Ja bym spróbował, patrz, mama próbuje. Jak smakuje? Kurczak, świnia, czy wołowina? Świnia. Ale to jest twarde, nie? Jak świnia? Ale twarde. No to jakieś takie, ten, jak drzewo ma takie słoje, to mięso coś. Czekaj, bo coś nie mogę ostrości złapać. O, tu mam. Trząski takie. Trząski? Znaczy to takie, widzisz. Mięso troszeczkę twarde, ale taki kurczak ze świnią. Nie wiem, co? Drzewo. Nie, jak to? Mówiłeś, że ma słoje. Ma słoje, to ma drzewo, to drzewo, no. Nie, no. Takie twarde, jak drzewo. Takie trochę twarde, no. Swinia. Takie bez szału w sumie. Takie se. Ale dobre, ogólnie dobre. Jeszcze z sosikiem. Całkiem spoko. Można spróbować. Ale więcej chyba nie będę jadł. Naprawdę dobre jest, tylko jakoś tak. Smakuje? Nie, dobre. Tylko że sam fakt jedzenia krokodyla coś za mną nie przemawia. Gdybym miał jeść ślimaki i mówić, że pyszne. Albo żaby te, co tam były. Może pójdziemy po te żaby spróbować. Nie, ja nie wiem. No to tak samo właśnie z krokodylem. Mogę spróbować, ale więcej jeść nie będę.